Witajcie wszyscy. Z tej strony ponownie Starkej. No i tak szczerze zebrałem się już z chęcią na granie, więc oto Graveyard Keeper. Nie wiem co mam robić, nie wiem czego nie mam robić. Inaczej mówiąc, standardowy ja w pełni sił. Chociaż z tego co kojarzę, chyba jakiś most, pamiętam, że miałem naprawić, to może bez zbędnych sergieli idziemy zająć się tym mostem. I cóż, od ostatniego czasu jedyne co pamiętam to to, że właśnie most i że jestem proboszczem, więc oficjalnie podwójny proboszcz. Dobra, jedna deska, cztery to takie jołopowate deski i osiem gwoździ. Swoją drogą jest ze mną też pewien przeszkadzajek, który zawsze ze mną jest, więc chyba nie muszę mówić, że chodzi o siostrę, ale i tak to powiedziałem. Jeśli chcesz, to się przywitaj. Dobra, nie chcę, to się nie wita. Tylko. Oczywiście, przywitała się w najgorszym możliwym momencie, ale mniejsza to. Wiem sobie pomelo i jestem pomelem. Dobra. Nie pamiętam, ile tego było, więc niech będzie. 10. Niech ci będzie, że 10. Dobra. Idziemy do prymitywnego kowadła. Robimy świeże gwoździe, specjalnie na zamówienie tego mostu. I jedna porządna deska, tak, jedna porządna deska, dobra, gdzie to było? Jedna porządna, mam nadzieję, że nie zabrało mi z kieszeni. I oczywiście zabrało z kieszeni. Co ja? A, chleba już zżarłem, super. Brawo ja. Opu, dobra. Więc to się nazywa opu. O, drewno leży. A wezmę ze sobą, będę miał kolegę. Nazwę go Drewniak. Podoba ci się to imię? Bardzo kreatywne. No co? Jest z drewnia, więc to Drewniak. Ej, dobra. Drewniak, zostań. Mówiłem zostań, a nie, chodź za mną. Jakie 10? Było 4 potrzebne. Dobra, ale mniejsza o to. Budujemy mosta. No i jest achievement. Chyba też go widzicie. I z tego co się orientuję, most chyba dawał jakieś przydatne rzeczy. I w ogóle. No i jeszcze tak na wstępie, póki pamiętam. Co, podkreślam, nie jest u mnie częste. To przekażę taką informację. Otóż, jak się okazuje, gra nie wymaga niczego od nas. Nie ma czegoś na zasadzie zrób do, tylko raczej poczekaj tyle, żeby zrobić. Więc inaczej mówiąc, będę grał bardzo nieoptymalnie, bardzo po jełopowatemu, bardzo po swojemu. Ale wiecie, co ja się tam mam przejmować, jak się dowiedziałem, że gra nie oczekuje ode mnie niczego, żadnej punktualności i w ogóle, to wiecie, odcinki na spokojnie będą. Chyba że uda mi się ogarnąć internet do live'ów. A nie obiecuję tego, żeby nie było, bo jak już zapewne wiecie, mój internet lubi się buntować w najgorszych momentach. Zresztą siostra chyba potrafi rdzi. No. Tak więc mamy nockę, ale standardowo nie ma co spać, zamiast tego lepiej pozbierać grzyby. I w sumie nie pamiętam co miałem zrobić, poza tym, że znowu mi... Choć chwila. Ominął mnie dzień, gdzie można spotkać jakąś kobietę, jeśli się nie mylę, ale coś tam handlarz był? Tak, coś tam handlarzu był, ale jest problem, bo nie pamiętam, czy on będzie teraz, czy jak. Zresztą... Co za różnica, i tak pójdziemy, sprawdzimy, może będzie handlarz, to wtedy się dogadamy. I w sumie jak już jesteśmy przy handlarzu, to w sumie mógłbym powiedzieć jeszcze o tych bagnach więcej. Otóż ponoć istnieje tu jakiś skrót, ale ja go nie znam, więc niestety nie powiem co i jak. Ale są właśnie tutaj takie fajne bagna, można na nich zbierać. W sumie zbierać, tylko tyle wiem, że można zbierać, co to już niestety mnie nie poinformowano. Dobra, idziemy Drewniak. Pora do domu. Chociaż chyba w sumie wykonanie Drewniaka to bardziej pora do składzika niż do domu. Bo bez przesady nie jestem jakimś wariatem, żeby kłodę drewna do domu zaprowadzić. Weź go, będzie twój piesek. Aż mi się przypomniał znak Beware of Log. Że co? Obejrzyj sobie u takiego ktosia jednego odcinek. Okej. Okay. Żeby nie było dalej, nie wiem o co ci chodzi. Dobra, bo ci pokażę. Możesz nawet teraz mi wytłumaczyć, przecież to nie jest jakieś
zabronione czy coś. Ja powiem o czymś innym kanale i będzie reklama. Posłuchaj, ludzie, którzy na to patrzą i tak wiedzą, że mam z nim powiązania, wiedzą, że często o nim wspominam, często bezpośrednio do niego nawiązuję, więc no. To nie jest on. To u kogo? U kogoś innego. No gadaj spokojnie, przecież to nie jest żadna zbrodnia. Planety. A dobra, już teraz kojarzę, o co ci chodziło. Viewer of log. No chyba coś było. Dobra, ile mam w kieszeni tego? O jeden za mało. No jasne. O jeden za mało. Dobra, nie wiem co tam się dzieje się. Ale co by się nie działo, nie dzieje się dobrze. Swoją drogą mam nadzieję, że mikrofon dobrze jest skonfigurowany, bo z moich doświadczeń wiem, że on często się buntuje. A jak wiadomo, zbuntowany mikrofon to nie jest dobry mikrofon. Piecek mi się nie zmieści. Mech. Może być. Teraz tylko trzeba to wszystko skonstruować, a mi się chleb skończył. Biedny ja, nie mam chleba. Dobra. Więc co my tu mamy? A, z zepsutych części można robić sztabki i z rudy. Mam 30 rudy, 30 razy 25, dużo. Dobra, niech będzie na razie, zarzucę tyle. Trzy sztaby mogę zrobić. Lepsze to niż nic. Dobra. Tak więc, teraz kiedy już ogarnąłem tą sprawę, idziemy do miasta, bo ponoć właśnie tam jest handlarz dzisiaj. Chyba, że znowu pomieszałem dni, to wtedy brawo ja. Siostra, jak obstawiasz, pomyliłem, czy jest dobrze tym razem? Pomyliłeś. Mam nadzieję tylko, że nie minę się znowu z osiołem. Nie chciałbym kolejnego trupa mieć, żeby gnił mi na podwórku. No co, nie mogę sobie pozwolić na jeszcze gorszy stan cmentarza, bo mi datki na kościół nie będą przychodzić. Nie skrzyp tym krzesłem i nie trzaskaj, proszę cię. Bądź chociaż raz grzeczna, kiedy występujesz pośrednio na odcinku. Dobra. Dobra, w takim razie co ja chciałem? O, dobra. Za dużo tego dobra. Ale udało się, jest handlarz. Witaj, czk. Witaj, mieszkańcu wioski, czk. Dobra, czyli maczkawkę. Nie mógłbym tego udawać, więc pominę to. Jeśli masz kilka srebr... innych monet, mogę ci zaproponować wiele rzadkich przedmiotów. Ostokroć przepraszam, ale nie kupię twoich śmi... rzeczy, o ile nie masz czegoś bezcennego. Aha. Śmiesznych pewnie rzeczy. A nie wątpię, że da się tutaj znaleźć takie rzeczy. Czyli on kupuje tylko najlepsze rzeczy, okej. Okay. Właściwie to jestem tu nowy, wszyscy myślą, że pracuję jako grabarz na cmentarzu. Ale jestem z innego świata i muszę tam wrócić. Okej, okay, dobra. Doskonale cię rozumiem, to nie jest też mój świat. Kontynuując, mówił Mietek już od początku, żeby nie mówić, a i tak jest. Dobra, mój świat to przepych w mieście. Aha, przepych pałaców w mieście, aha. Nie mam jednak tego szczęścia i nie jestem szlachetnie urodzony. Muszę więc zarobić tutaj w tym piekle cebuli i ziemniaków. No Polska, jak widzę. Wystarcz go, by go wyleczyć go z czkawki, dobra. Buu. Pewnie nie zadziała. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Chciałem tylko pomóc ci zwalczyć tę czkawkę. Co za głupstwa, potrzebuję tylko chwili czasu. Ten stek z rekini płetwy, który jadłem rano, był przepyszny, ale muszę przyznać, że motyle skrzydła smażone na złoto wygrały wszystko. Wygląda na to, że po moim ataku z zaskoczenia ci przeszło. Tak, na to wygląda. Okej, okay. Tak dziwny trochę dialog, ale dobra, pogadajmy o ogrodzie. Radek dał mi pozwolenie na użycie ogrodu przy kościele. Chciałbym przyskutować z tobą warunki. Och, zupełnie zapomniałem o tym balaście. Tak mało mnie kosztował. Ale oczywiście było to wiele lat temu, a w związku z inflacją i dobrą glebą, no teraz to naprawdę cenna działka. Już nie teraz mi się zwietrzył. Co powiesz na 10 złotych monet? Za drogo. Ach, to za drogo. Dobrze, dobrze, to może 5? Za drogo. Mam mało pieniędzy, może umówimy się na jakąś wymianę. Rozumiem, jesteś biednym człowiekiem, który chce trochę zarobić, uprawiając ziemię. Możemy umówić warunki wynajmu, ale najpierw sprawdźmy, czy jesteś w ogóle, czy jest w ogóle z ciebie dobry rolnik. Już cię proszę. Tak, zróbmy tak.
Dostarczysz mi trochę marchwi, kapusty i buraków, a wtedy zacznę traktować cię jak poważnego partnera w interesach. Zawrzemy długoterminową, korzystną dla obu stron umowę. Co ty na to? Zgada. Ja tylko zbiorę pierwsze plony, przyniosę ci je. Jak ja się plączę. Jeszcze jedno. Jeśli masz chwilę, chciałbym prosić cię o dobrą przysługę. Czym mogę pomóc? Przyjacielu, bardzo lubię pyszne jedzenie, ale ostatnio miałem problemy z żołądkiem. Po dobrej kolacji dostaję czkawki. Doprawdza mnie to do pasji. Pewien znajomy z klubu wina powiedział, że można na to pomóc, jak sama nazwa wskazuje, czkawkowa trawa. No, to chyba tam można to zabrać. I dobrze, zgadłem. Zdaje się, że dużo jej rośnie na bagnach. Byłbym ci niezwykle wdzięczny, gdybyś mi trochę jej przyniósł. Dobra, jasne, poszukam jej. Dobra. To tyle. Tak więc jeszcze tylko do karczmy, póki jesteśmy, po jakieś tam zarobki. Niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze, rozumiecie? Kapitan? Dobra, handlujemy to. I w ten sposób zarobię tyle. Ciekawe, gdzie mamy ten kamień, ale może to nie teraz. Czy jest tutaj coś wartego uwagi? Nie. Chyba nie ma nic sensownego. W takim razie wezmę cały chleb, który macie. W sumie wymieniłem w takim wypadku te wszystkie, no, moje dekrety związane z grzebaniem zwłok na chleb. No ale dobra. Teraz może jeszcze wypadałoby przejrzeć się, co mam zrobić. Dobra, to jeszcze nie mogę. Muszę spotkać go na wzgórzu Wiedźm. Wino dla czaszka, czyli dla Mietka. 12 marchewek, 12 kapust, 12 buraków. Brzmi. Ja bym go nazwał wąż. Wąż jednak lepszy, ale brzmi też może być. 5 garków miodu, 6. Dobra, czyli mamy spokój póki co. To w sumie już chciałem iść dalej, ale zapomniałem, że jest tutaj coś takiego jak, no, jakby to nazwać najłatwiej. Szkile, a ja no, nagromadziłem trochę tych punktów, więc biznes wiary, pocieszenie w wierze, światło wiary. Niezłe rzeczy. Kremacja. No ale właśnie wracając, chciałbym ogarnąć jakieś rzeczy. Wykonywanie papieru. Nie wiem, na co mi to, ale niech będzie. Rolnictwo i natura. Poprawka. Projekt grządka ogrodowa z patykami. Przesadzanie, pszczelarstwo. Okej, to nie wymaga dużo, więc mogę o tym pomyśleć, tylko zobaczmy jeszcze inne rzeczy. Zaawansowane kowalstwo, narzędzia, szkło. Zaawansowane kowalstwo, powiem szczerze, jakoś mnie nie interesuje szczególnie, ale może warto byłoby się tym zainteresować później. Na pewno obróbka kamieniarska i górnictwo by się przydało. I zostało mi akurat tyle, żeby wykupić wszystko, czy zabraknie? No, wykupię wszystko z tych tutaj. Będę mógł miejsce na porzeczkę zrobić i miejsce na jabłoń. Dobra. O, jeszcze gnicie. A to niech będzie, że gnicie jeszcze sobie panuje. Teraz umiem gnić, oficjalnie. Ja ostatnio nie wypnęłem sobie tego języka, tylko... Cicho tam. Muszę komentować to, co robisz, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Patrz na swoją granię, jak ją pomyla. Przecież patrz na grę, o czym ty gadasz. No i w sumie też po części gapię się na mikrofon, bo teraz go tak ustawiłem, że w sumie zasłania mi część ekranu, ale... Wolę już gapić na ten mikrofon, niż mieć go ustawionego na tryb wychwytu i najmniejszy szmer, który się dzieje w okolicy 50 km. Teraz tylko w okolicy 49 km wychwytuje. Siostra, proszę cię. Dobra, co my tu mamy? Okej, czyli tej porzeczki jabłoń będę mógł hodować, fajnie. Jeśli teraz załatwiłem sprawę, to mogę już chyba oficjalnie przejąć ogródek na własność. Grządka z patykami. Pień. Pryzma kompostowa. Czytałam pieśń. Nie trzeszcz tym krzesłem, proszę cię, no siostra. Sam. Dobra. Mniejsza o co. Coś miałem robić, ale już nie pamiętam co. Nie, naprawdę. Co? Miałeś trawkę zebrać. Nie. Skład żelaza, no tak. Super. Nie mam gdzie tego pomieścić. Więc co muszę zrobić, by powiększyć to wszystko, bo tu jakaś opcja była. O.
informację. Złożone części z żelaza, deski i gwoździe. A złożone części z żelaza, jak nazwać pewnie są... No jasne. Więc tym się teraz raczej nie zajmę. Ja może chociaż zobaczę, co mogę ugotować sobie tutaj. Mąki nie zrobię, ciasta nie zrobię. Słodkiego ciasta tym bardziej. Kanapki tym bardziej też nie. Surowe, krojone mięso. Burger. O! Okej. Okay. Potrzebuję cebulki, kotletów i chleba, żeby zrobić burgery. Dwóch chlebów. Chociaż jest... A! A im lepsza cebula, tym większa szansa na to, że dostanę jakieś super wersje. Ale dobra, mniejsza to. Sok porzeczkowy, no i galaretki oczywiście. Nie wiem, do czego służy sok. Ale powiedzmy, że zrobię tak sobie z... dwie butelki. Na chlebie zrobię sobie sok. Tak. Ciekawe, czy da się go wypić. Jeśli się nie da, to się trochę wkurza prawdopodobnie. Ale może się da. A, czyli sok jest do niczego. Super. Do sprzedaży. Czyli do niczego. O, grzybek, który obniża zdrowie. Okej. Okay. Mniejsza to. A właśnie, dobra, to jeszcze jak przy tym jesteśmy, może zobaczę, co jest potrzebne chociażby na to. To bym już... Chociaż tutaj? Czy tam? Bo w sumie jaka jest różnica? Chyba w sumie żadna. 10 drewnianych klinów, 4 części, 2 deski, dobra. No to mamy cel na dzisiaj. I w sumie tak na dzisiaj można powiedzieć, że to chyba będzie mój już szczytny cel, bo mamy 16 minut, dobra. Okej, okay, to teraz wszystkie części muszę zabrać. I tam były deski i 10 klinów, chyba 8 desek, 10 klinów, jakoś tak. Drewniany klin, a szybko się zrobi akurat to na szczęście. Dobra, kliny są i teraz najgorsze, czyli deski. Chyba z 8 ich było, jeśli myślę mniej, to trudno i tak będę miał zapas desek przynajmniej. To jedz chleb i nie marudź. Jak on miał na imię? Stefan. Serda mu na imię Stefan? A nie jakoś inaczej? Chyba, że znając mnie, to pewnie był Stefan. Albo Bob. Stefan. A niech będzie Bob. Nawet jeśli to był Stefan, to już teraz niech będzie Bob. Bob bardziej mi pasuje. Bob to takie fajne imię. No niby na polski to byłoby bardziej Robert niż Bob, ale i tak Bob. Koń Bob. Tak, koń Bob z Zeldy, no i w związku z tym co? A, dwie deski, nie 8 desek. Cicho, siostra. Jeszcze tylko części metalowe. No żryj chleba, nie marudzisz. I może w końcu się uda. Proszę. Proszę gro, tym razem nie... O, pojawił się jakiś dziwny gość. Aha, czyli mogę się teraz zapoznać ze żmijem już perfekcyjnie, tak osobiście. No, byłoby, zażarły wszystkie chleby na usunięcie jednej rzeczy, serio. Nie ruszaj się. Toś ty. Jestem grabarzem i proboszczem w tym kościele. Pilnuj swojego nosa. Mam nóż i chętnie go użyję. Próbuj go przekonać, próbuj go przestraszyć. A. Dobra, może lepiej nie będę go straszył. Spróbuję go przekonać za chwilę. Po mszy. Bo w sumie mszę będę niedługo robił. Chociaż... tak niedługo? No na pewno nie w tym odcinku, więc w sumie na was to jeszcze długo, a dla mnie może niedługo. Albo też długo, tylko jeszcze o tym nie wiem. Dobra, ale takie przemyślenia filozoficzne może lepiej zostawię na kiedy indziej. A ty, siostra, jak uważasz? Powinienem zostawić na kiedy indziej, czy teraz filozofować? No przemyślenia filozoficzne, a co innego? Teraz. No okej. Okay. Ale mi się nie chce, więc teraz tego nie będę robił. Dobra, to jeszcze teraz... Ile to było potrzebne? Najlepsze narzędzie potrzebuje 20.
No w sumie to nauczę się tego, może zrobimy sobie lepsze narzędzia, to będzie lepiej. O! Nawet będę mógł zrobić jedno narzędzie. Siostra, wybierz, od czego mam zacząć? Łopaty. Okej, to będzie łopata. Dobra, nie będzie łopaty. Bo oczywiście musiało mi zabraknąć, chociaż... Dobra, eliksir energetyczny powinien wystarczyć na jakiś czas. Łopata. Ile mi energii starczy. I mamy lepszą łopatę. Stara łopata idzie do skrzynki na później, żeby się nie zgubiła. Chociaż w sumie mogłem jej nie wymieniać. Tamta przynajmniej była zardzewiała. Dobra, to 20 patyków będzie 40. Czy będzie 5, na 2 żelaza wystarczy. A w sumie jak się to wytopi, będę mógł zrobić więcej narzędzi, a teraz to... A teraz to w sumie nie wiem co. Może odwiedzę Mietka w sumie. Mietek. Tak, Mietek. Czaszka. Wrzutnia zwłok jakaś. Aha. Aha, no... Jeszcze chciał pogadać. Dobra. Jesteś teraz prezbiterem? Na to wygląda. Nie pamiętam nic sprzed śmierci. Może nic tam nie ma. A może wszystko zapomniałem. Amnezja ma też swoje dobre strony. Wiesz co mam na myśli? A, dobra, nieważne. Jak zwykle nic przydatnego. Daj mu wino, mam kilka pytań. Czyli muszę dać mu wino. To srebrne wino. Co to jest? Napraw stół? A, dwie deseczki takie na naprawę stołu. Nie wiem na co mnie to. Cicho, siostra. Ale jak każą, to wezmę te dwie deseczki i zobaczymy, czy da się naprawić. W sumie odcinek jak zwykle przegadany, przechodzony, będę powiedzieć przenudniony, ale... Taka gra już ta jest. Mówiłem lepsze na live niż na to wszystko, ale... Właśnie sobie uświadomiłem, że przez to, że to naprawiam, nie będę mógł nic więcej zrobić. Ale okej, jakiś zwykły stół i stanowisko preparowania. Aha. Czy tutaj naprawiałem to tylko na projektach, myślę, że naprawiam co innego. Dobra. Chociaż do końca tego dnia was przetrzymam. Dzień się skończy. To skończą się też wasze męczarnie w oglądaniu mnie, jak zbieram kamień. Albo jakieś inne mało istotne dla was rzeczy. A to ile jeszcze się będzie robiło? Za długo. Także no. Tak mogę powiedzieć już teraz z premedytacją, że przed następnym odcinkiem to ja wezmę i połażę sobie tutaj po farmie materiały, pozbieram wszystko co się da. I wiecie, już będziemy się zajmować taką pracą porządną na następnym odcinku, a nie tylko jakimiś takimi byle jakimi rzeczami. Chociaż w sumie już jest 20 parę minut. Wiem, że mógłbym więcej, ale energii mi brakuje. Jedzenia nie ma. Więc jak mówiłem, poogarniam parę rzeczy. Przynajmniej jakiś plan, co mam robić przed następnym odcinkiem. A póki co w sumie nawet będzie dobrze, jak już pójdę, zapiszę. No i w sumie znowu 20 parę minut, a nie więcej, jak miało niby być. W teorii. I w sumie w praktyce też, ale... No ale chyba rozumiecie, o co chodzi. O, osioł przyszedł. Dobra, no ale osiołem i innymi rzeczami zajmiemy się w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. No i do zobaczenia. Hej!